Nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale Vazo, byłaś najlepszą przyjaciółką, jaką w życiu miałem. To nie była moja wizja. Naprawdę musimy się jej pozbyć. Ale jak? Elmor! Złomuj to! Złomujesz! Paluję sam! Out! Żegnanie! Blach! Gniatanie! Drukarkowy tusz! Zbieranie! Na każdy znak! Weźmiemy wrak! Zaraz, zaraz. Tak, rzeczywiście wpada w ucho. Jeszcze nie łapiesz? To jest co? Elmor! Darwin, rusz się! Już idę! Halo? Twoja teściowa. Ach, powiedz, że mnie nie ma. Nie, mówi twoja teściowa. Teraz do ciebie. Witaj. Słuchaj, Nicole, ja w sprawie tej wazy pomyliłam ją z drugą, równie ohydną. Aha, więc przyznajesz, że jest wstrętna. Tylko dla mnie. Piękno to rzecz względna, Nicole. Ty jak nikt inny powinnaś to wiedzieć. Tak czy inaczej liczy się to, co ma się w środku. To znaczy, że lubisz mój charakter? Cały czas mówię o wazie. W środku są prochy Roosevelta. Co? Tego Roosevelta? Tak, tego Roosevelta. Ile niby Louis miał w domu pytonów? Wszystko jedno, chcę odzyskać tę wazę. Wpadnę po nią do was wieczorem. Gdzie ta waza? Gdzie dzieci? I jak wyglądają prochy pytona? Co wy? Żegnanie, odkurzaczy, zgniatanie, karniszy, złomowanie. Richard, dlaczego jesz masło z opakowania? Ponieważ nadal nie ma chleba. Gdzie są dzieci? Czy ja wiem? Wyszły z brzydką wazą, ale nie wiem dokąd. Brzydkie wazy złomujesz. Lodówki piłujesz. Toster złomujesz. Złomowisko! I nie jedz masła. Zaszkodzi ci. Słuchajcie, zasady się zmieniły. Nagraliśmy tę reklamę dawno temu. Ostatnio wydali tyle zakazów, że złomujemy tylko auta. I tiry. Auta. Proszę pana, nasza mama pozwoliła nam rozbić tę wazę. Chce pan przeszkodzić trojgu zdesperowanym złomiarzom? Czyńcie swoją powinność. Okej, włączaj! O, zaczekajcie! Darwin, przypominam, że mieliśmy rozbić tę wazę. Przepraszam. Nie! Nie niszczcie wazy! Tak, rozumiem. Mamy nie niszczyć. Nie, tym razem mówię serio. Spokojnie, pani mamo. Rozumiemy. Nie! Żadnych podtekstów! Babcia Jojo dała mi nie tę wazę! Wyłącz wyciąg! Już się robi. A co jest? Może i wygląda imponująco, ale pod żadnym pozorem nie wolno wam mnie naśladować! Nie chciała, żebyśmy ją zniszczyli. Czuję, jakby na nas patrzyła. A! Proszę! No, że też te twoje w ogóle niewychowane dzieci jeszcze jej nie rozbiły. Mama nam kazała! Pilnować jej, bo zawiera prochy ulubionego zwierzaka i choć trudno się z nią rozstać, to widać tak musi być. Pa! Skoro się do niej przywiązaliście, to zostawię wam te. Nie! Ta jest jeszcze ładniejsza. Osobiście uważam, że jest wstrętna, ale wiem, że wy macie fatalny gust. Od początku miała trafić do was. Dobra, idę odnieść Roosevelta Louisowi. On po prostu nie może zasnąć bez wysuszonych resztek zimnokrwistego gada u swego boku. Przecież tak długo u nas nie bawiłaś, prawda? Mamo, co chcesz zrobić z nową wazą? 3, 2, 1! A, sporo kurzu miała w środku. Tak, miejmy nadzieję, że to był kurz.